Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu grupy posłów mam zaszczyt przedstawić Państwu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zawarty w druku 1106. Zgodnie z ustawą dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega m.in. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju, ich dostawa wewnątrzwspólnotowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe, import, eksport, a także użycie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy do celów niezwolnionych, naruszenie warunków zwolnienia oraz powstanie ubytków wyrobów węglowych. Jednocześnie ustawa przewiduje zwolnienia od akcyzy dla podmiotów zużywających wyroby węglowe do celów określonych w ustawie oraz dla pośredniczących podmiotów węglowych, które pośredniczą w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy. Z analizy funkcjonowania systemu opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych wynika, iż obecne rozwiązania prawne sprawiają poważne trudności podmiotom gospodarczym, a także organom podatkowym, między innymi w zakresie ustawowego obowiązku dołączania do przemieszczanych pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy dokumentu dostawy jako warunku korzystania z tego zwolnienia, obowiązku przekazywania naczelnikowi urzędu celnego zestawienia dokumentów dostawy dla wyrobów węglowych, opodatkowania strat wyrobów węglowych powstających u podmiotów zużywających wyroby węglowe korzystających ze zwolnienia od akcyzy. W związku z powyższym uznaliśmy za wskazane dokonanie gruntownej, formalnej przebudowy tego systemu i projektowana zmiana zakłada rezygnację z instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego na rzecz finalnego nabywcy węglowego, pod pojęciem którego należy rozumieć podmiot, który nabywa wyroby węglowe w celu ich użycia do celów opałowych, w tym do celów wskazanych w artykule 31a ustęp 1 ustawy. Projektowane jest opodatkowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu wyrobów węglowych przez nabywcę finalnego, sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju nabywcy finalnemu, użycia na terytorium kraju wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów innych niż wskazane w artykule 31a ustęp 2 ustawy, przy czym za takie użycie uznawać również naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową tych wyrobów przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w artykule 32 ustęp 2 ustawy. Następnie nabycia wyrobów węglowych lub posiadanie wyrobów węglowych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który nie jest ich producentem, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów lub posiadaczowi, ich nabywcy lub posiadaczowi, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości. Następnie użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary oraz powstanie ubytków wyrobów węglowych. Jednocześnie niezależnie od powyższego projektowane jest określenie, iż przedmiotem opodatkowania jest m.in. nabycie wyrobów węglowych lub posiadanie wyrobów węglowych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie będący ich producentem, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów ich nabywcy lub posiadaczowi, nabywcy lub posiadaczowi umożliwi zapobieganie to ewentualnym nadużyciom i pobranie akcyzy od podmiotów gospodarczych, które nie wskażą pochodzenia wyrobów węglowych. Nowelizowana ustawa umożliwi nieskrępowany biurokratycznie w zakresie akcyzy obrót wyrobami węglowymi między podmiotami pośredniczącymi w obrocie tymi wyrobami, jednak z zachowaniem zasad wynikających z przepisów odrębnych, m.in. z ustawy o podatku od towarów i usług, co pozwoli na zachowanie kontroli podatkowej nad tym obrotem. Kolejnym istotnym uproszczeniem będzie rezygnacja z warunku dokumentowania na każdym etapie obrotu przemieszczania wyrobów węglowych na rzecz dokumentowania odpowiednio importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedaży tych wyrobów na ostatnim etapie obrotu oraz zastąpienie dokumentu dostawy w przypadku importu dokumentami celnymi, a w innych przypadkach fakturą VAT, gdy na podstawie przepisów odrębnych jest ona wymagana, w tym także w przypadku zwrotu wyrobów do ich sprzedawcy. Zmniejszy to ilość dokumentów wystawianych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu wyrobami węglowymi oraz pozwoli na obniżkę kosztów w tym zakresie. Zakłada się również rozszerzenie zakresu upoważnienia ustawowego określonego dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych w artykule 38 ustęp 2 ustawy w celu umożliwienia szybkiego reagowania na pojawiające się negatywne zjawiska, w szczególności upoważnienie go do określenia sytuacji, w których dla zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych nie muszą być spełnione warunki określone w ustawie lub określenia dodatkowych warunków zwolnienia wyrobów węglowych od akcyzy.
Przy projektowaniu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym w powyższym zakresie pod uwagę wzięty został niski poziom stawek akcyzy na wyroby węglowe oraz bardzo szeroki zakres zwolnień od akcyzy dla tych wyrobów. Uznano, iż powyższe nie stwarza ryzyka nadużyć wymagającego stałego monitorowania przez organy podatkowe, dokumentowania obrotu wyrobami węglowymi dokumentem dostawy. Chcę podkreślić, że zadeklarowana kwota akcyzy w pierwszym półroczu roku 2012 to około 45,7 miliona złotych, czyli naprawdę w skali budżetu niewiele. Natomiast bardzo duża ilość dokumentów dostawy wystawianych przez podmioty gospodarcze generuje u nich dodatkowe koszty. Podkreślić przy tym należy, że stosowanie dokumentów z dostawy dotyczy wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy, które stanowią w obrocie zdecydowaną większość. Ponadto obecnie obowiązująca ustawa nakłada na pośredniczące podmioty węglowe jako warunek zwolnienia od akcyzy obowiązek dołączenia dokumentu dostawy do zwolnionych wyrobów węglowych tylko w przypadku ich przemieszczenia, co powoduje, że zdecydowana większość transakcji sprzedaży tych wyrobów na terytorium kraju nie jest w ten sposób dokumentowana. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z ustawą czynnością podlegającą zwolnieniu od akcyzy nie jest przemieszczanie wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy, lecz ich sprzedaż na terytorium kraju innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia. W tej sytuacji przy bardzo dużej ilości transakcji dokonywanych w obrocie wyrobami węglowymi na terytorium kraju może się pojawić ryzyko, iż dokument dostawy ustanowiony w celu zapewnienia prawidłowości stosowania tego zwolnienia nie będzie spełniał swojej roli, a obecny sposób jego stosowania nie będzie generował dodatkowych wpływów do budżetu ani zapobiegał ewentualnym nadużyciom. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż podatnicy podatku VAT są obowiązani m.in. wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, a także na żądanie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jak z tego wynika, znaczna część, prawdopodobnie większość obrotu wyrobami węglowymi jest dokumentowana fakturami VAT zawierającymi większość danych umożliwiających ustalenie stron transakcji, datę, rodzaj i ilość wyrobów węglowych, to znaczy dane, które są powielane w dokumencie dostawy. Ponadto bardzo duża ilość dokumentów wykazywana w przekazywanych naczelnikowi Urzędu Celnego miesięcznych zestawieniach dokumentów dostawy. Na marginesie powiem, że zestawienie kompanii węglowej zawiera około 1000 stron wydruku komputerowego. Jak też duża ilość podmiotów składających zestawienia powoduje ich małą przydatność do celów analitycznych. Na przykład Urząd Celny w Katowicach ma przesyłane zestawienia zawierające miesięcznie około 70 tysięcy wystawionych dokumentów dostawy, a w pierwszym półroczu 2012 roku zestawienie złożyło około 2400 podmiotów. Także reagujemy na coś, co przerosło jakby oczekiwania Wysokiej Izby, która uchwalała tą obowiązującą ustawę. Życie zweryfikowało te rozwiązania. Chcemy zareagować i proponujemy inne rozwiązanie, które generalnie odbiurokratyzuje cały proces handlu węglem i uprości życie, uprości działalność tych około 2400 przedsiębiorcom, którzy pośredniczą w handlu węglem. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu wnioskodawców proszę o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac w komisjach sejmowych. Dziękuję bardzo.